Witam, witam wszystkich serdecznie. Call of Duty War 2. I co, by wyglądało, że ostatnia misja, tak? Misja o tytule, o nazwie Ren. Czyli jedziemy na ten most. No i dalej jest suwak zamknięty. Może się coś odblokuje. Marzec 45. Z 9 pancerną i 99 mamy zająć most. Jak się przedrzemy, to opór niemiecki załamie się. No dobra, może Zussmana znajdziemy. Zaczynamy. Pragnę być przy Hazel, przy narodzinach naszego dziecka. Ale muszę przekonać Pearsona, żeby dał mi walczyć. Muszę odnaleźć Zussmana. Wiem, że on by mnie ratował. Jeżeli nie wrócę do domu, to czuwaj nad nimi, bracie. To zaczynamy. 6 marca, 45. Wow. A co ty tu robisz? A jak myślisz? Ryzykujesz. Ej, ja bym tam nie właził. Pearson dawał gaźnik. Dzięki za cynk. No kurwa, jaja sobie robisz. Nie zostawię Zussmana na pastwę. Pozwierzaj się kapelanowi. Tu nie ma miejsca dla gnoja, który nie wypełnia rozkazów. Postąpił pan wbrew rozkazom i nie zostawił swoich ludzi w Kasserin. Będzie bitka? Co żeś kurwa powiedział? Słyszał pan. Wypierdalaj, póki jeszcze możesz. Davis mi mówił, to nie twoja wina. Próbowałeś tylko ocalić swój pluton. Spieprzaj! Spieprzaj! Nigdzie się nie wybieram! Spieprzaj, mówię! Nóż, kurwa! Miałem rozkaz się wycofać. Ale ja po prostu chciałem się popisać. Powiedziałem ludziom, że utrzymamy przełęcz do przybycia posiłków. Ale te nie nadeszły. Nigdy nie nadeszły. Pewnie masz rację. Skazałem ich na śmierć. Teraz idź. Bez plutonu nie idę. Wydaje ci się, że masz jaja. Spróbuj skupić się na zadaniu, gdy dookoła każdego dnia twoi ludzie padają jak muchy. Turner nigdy nie poddałby się! Nie żyje! Niech jego ofiara coś znaczy! Żadna ofiara zbyt wielka! Co ty wiesz o poświęceniu? Nic! Nic, a to? Zwolnienie z honorami podpisane przez Davisa. Mój bilet do domu. Tam mogłem mieć wszystko. Powitanie godne bohatera. Nawet brązową gwiazdę. Ale mam tu jeszcze zadanie. Ciebie chyba pojebało. I to jeszcze jak. Dobra, do szeregu. Sierżancie? Do szeregu, mówię, kurwa. Jeśli chcesz wrócić, to teraz. Nie waż mi się włazić w drogę. Widzę, że rodzina w komplecie. Niecała. Brakuje Zussmana jeszcze. Weźmy ten most i znajdźmy naszego brata. To jest podobne. Jeśli Zussman żyje, to po drugiej stronie. Musimy tylko zająć most. Ostatnia walka? To będzie rozpierdol pewnie. No dobra, oto i on! Ostatni most na Renie! Przeprawimy konwój i jesteśmy u Frycu. I pozamiatamy. Wszystko albo nic. To tutaj zmierzaliśmy. Dobra! Za mną, ruchy! Musimy zabezpieczyć wejście na
most! Tak jest, sir! Jazda! Hej! Nie próbuj mnie zawieść! Dostałeś drugą szansę! Nie zawiodę. Ruchy. To zaczynamy. Zapraszam. Konwój będzie nas osłaniał przy podejściu do mostu! Ruszajmy! Możemy się tu dostać jakoś? Znaczy musimy do góry, tak? Rzucam granat! Do przodu! Pancerzyk! Znamy to. Przypalam! O proszę! Taniec, a Jelo, zabezpieczyć górne piętro! Czysto! Czysto. Gleba! Daniels, ruchy! Czysto. Granaty intymne, Daniels! To jest czysto. Następny cel jakiś mamy? Mam granaty i dymne! Idę. Oddział za mną! Idziemy na most! Tego bym wziął trochę. Chwały wysadzą ten most. Musimy ich zatrzymać. Stoj! Co jest? Rzucają, co mają. Dajcie nam trochę czasu. Zajmiemy się ładunkami. Pójdę na szpicy, a Daniels i Stiles osłonią saperów. Pytania? Gotowi? To jest. Idziemy! Wy dwaj! Zajmijcie się ładunkami pod głównym przedziałem. Szkopy się wycofują! Uwaga, nie! Granaty i dymne, Daniels! Daj znać, gdzie są! Przyblami na twój strzał, Daniel. Krzyjemy! Dobra, tu mamy następnego. Jakie rozbroje! Ktoś tu strzeli z moździerza? Tak jest!
Rzucam granat! Nie przeskoczę. Kurwa, chciałem ten być tak ładnie. Wysadzaj most! Co radny? Kto cię już może walczyć? Most wytrzymał! Wytrzymał, jebaniutki! No dawaj! Zmiedli swoich własnych... Daniel, no, tutaj! Wstawać i ruszać się! Wciąż mamy robotę do wykonania! Wow. Daniel, pomóż artylerii znaleźć cele! Słyszycie? Uwaga! Zabarykadowali wjazd! Musimy znaleźć sposób! Rzucam granat! Daniel, bez nich ostrzał moździerzowy! Podaj ten dymny! Tak, Daniel. Nara. Tego co ja nie wiem. Co wzięli? Mamy? Mamy to! Wyrzucam granat! Rzucam granat! Okej. Jak zablokowany! Nara. Widzę wroga! Daj, co czyścić tę wieżę! Ja ubezpieczam górę od razu. Amunicję mamy, dobra. Mamy! To już wszyscy!
tutaj wyczyścimy trochę. Oni cały czas podeszli, no to nie ma sensu. Faktycznie. Amunicję mamy. Jestem. Jestem. Te samoloty za chwilę rozwalą most! Musimy przejąć baterie przeciwlotnicze! Daniels, Howard! Za mną! Ruchy już! Dymi ogień zaporowy! Już! Jestem. Do okopu szybko! Ruchy! Musimy przejąć baterie przeciwlotnicze! Mam. Broń się mostu! Obrót w lewo! Nie odpuszczaj! Prosto w cel! Oberwał i spada! Na pierwszej! Masz go! Poradzisz sobie, Daniel! Oberwał i spada! Nie odpuszcza! Na 12! Tak! Dobry strzał! Po lewej! Prosto w cel! Świetnie! To nasze samoloty! Garana, to papa. Bardzo dobrze, to było. Granaty i dymne, Daniels! Mamy to. Skopy dają nogę! Wycofują się do tunelu! Ruchy! Co to jest?
czemu się to... Wycofują się do tunelu! Ruchy! Leci granat! To jest niezależne, tak? Jestem. Widzę ruch! Wychodzą! Wszyscy wstrzymać ogień! Nie strzelać! Poddają się! No najwyższy czas. To koniec. Koniec. Most jest nasz. Tu to nowy hoład. Chyba jestem panu winny przeprosiny. Jesteś mi winny sporo więcej. Zapraszam! Tworzymy historię. Pierwsi zarytmy. Czego się gapisz, Frycu? No a co z Zussmanem teraz, pytanie? Mamy dane o obozach jenieckich w pobliżu. Davis kazał czekać na zgodę, zanim przystąpimy do wyzwalania. Ale sami wiecie, co robić z takimi rozkazami. Tak jest, sierżancie. Czyżby od razu na jestem dumny, że nasz pluton pierwszy przekroczył Ren. Konwój zmierza teraz w samo serce Rzeszy. Wojna już niemal wygrana. Nie dla mnie. Nie póki nie znalazłem Zussmana. Wczytywanie? Ruszyliśmy z mostu na wschód. Przeszukiwać obozy. Myślałem, że wiem, czym jest okrucieństwo. Gówno wiedziałem. Ale jedno jest pewne. Nie sposób zapomnieć tego, co zobaczyłem. Według ocalonych resztę jeńców, w tym Zussmana, zabrano do mniejszego obozu 3 godziny marszu na wschód. Miałem tylko nadzieję, że Zuss jeszcze żyje. No i patrzymy, odszukaj Zussmana. Coś czuję, że opuścili okolice. Szóstka. A ja? Cokolwiek tu się działo, chcieli to ukryć. Otwórzcie tą szóstkę, otwórzcie. To byli nasi. Przygotuję aparat. Niech świat się o tym dowie. Zrobi miejsce. Traktowali ich tu gorzej niż zwierzęta. Wygląda na to, że byli bici, głodzeni, zmuszani do pracy ponad siłę. Idziemy dalej.
No, Call of Duty obóz koncentracyjny pokazuje. Naziści wymordowali naszych z zimną krwią. Ogień piekielny nie byłby w stanie wymazać tych zbrodni. Pewnie ich śmierć miała być pokazową karą. Czemu nie możemy biegać? Czy z Usmana znajdziemy coś? Cicho. Zamordowali najsłabszych. Tych, którzy by ich spowalniali. No to idziemy za nimi. Obiecałem Zusmanowi ratunek. Znajdziemy go, ale nie gwarantuję, że żywego. Sierżancie, idę na szpicy. Zusman! Szybko! Res, strzelaj! Wszystko w życiu zatacza krok. Ta wojna, zdarzenia z przeszłości. Zupełnie jakby było mi pisane. Najwyższy czas wracać do domu, braciszku. Paul! Zginąłeś tam wśród śniegów. Wszystko przeze mnie. Cholera. Idę po ciebie, Zus. Nie umrzesz, bracie. Nie teraz. Nie dziś. Co teraz? W górę, w dół? W górę chyba. Zusman! Zusman! Kurwa, szybko, szybko, bo chyba strzelają do nich. Znowu majacze. Co oni ci? Myślałem, że zostawili nas. Że umrę tutaj całkowicie sam. Nabij się. Już dobrze. Zawsze nade mną czuwałeś, Paul. Tak było pewnie i dziś. Tylko jedno trzyma człowieka na nogach w czasie tej długiej drogi. Bracia broni walczący u jego boku. Odpowiedzieliście na wezwanie. Z wężyn i z nizin przybyliście walczyć o pokój i wolność. Dziękuję wam. Cały świat dziękuję. Gdziekolwiek będziecie, pamiętajcie. Już na zawsze pozostaniecie braćmi. Bohaterami. To na tyle, chłopy. Zusman, chciałbym ci to dał. Tobie się bardziej przyda. Masz dzieciaka. Dzięki, to dla mnie wiele znaczy. Będzie dobrze. Panowie? A co z Zusmanem? Queens! Wasz syn marnotrawny powraca! Poradzisz sobie, stary? Wpadnę do Zusmana. Sierżancie? Pan do domu? Armia to mój dom. A ty co, nie zostajesz?
Już zatęskniłem za Teksasem. Trzymaj się, farmerze. Trzymam. Powiem synowi, jak walczyłem u boku Pearsona. Wielkiego wodza i pojeba. I to jeszcze jakiego? A co z Zussmanem? Jak będziesz w Chicago... Kiedyś będę. Prędzej to ja pierwszy odwiedzę to twoje całe Longview. Wpadaj, kiedy chcesz. Wiesz co? Wtedy jak nas złapali... odebrali nam więcej niż wolność. Choć trzymali więźniów razem, to każdy był sam. Liczyło się tylko to, żeby przetrwać. Ale ty... mogłeś wrócić jako bohater. Czemu zostałeś? Co to za bohater, który nie pomaga? Do końca. Do końca. Czyżby koniec kampanii? Chyba tak. Dwa tygodnie później, Teksas. Tej nocy sen skończył się inaczej. Wróciliśmy do domu. Obaj. Ciągle słyszę tamte wilki, Paul. Czasem nawet je widzę, ale... nauczyłeś mnie z nimi walczyć. To powinno być twoje. Pokazałeś mi, że bohater ryzykuje wszystko, żeby ocalić swojego brata. Jesteś moim bratem i bohaterem. Wszystko. Dobra. Dzięki wielkie. Za kampanię, bardzo dopracowana. I to pod względem graficznym i rozgrywki. No i bardzo dobrze mi się grało w nią oczywiście. Jeśli chodzi o multi, to nie wiem. Myślę, że coś tam może się pokaże z multi. Ale to będę was informował na bieżąco. Mamy jeszcze parę gier do nagrania, Wolfensteina, BF-a. Bo tam parę dodatków poprzychodziło, także już teraz was zapraszam, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, cześć.